Hej, tu Misia, witam Was w kolejnym vlogmasie na moim kanale. I dzisiaj, jak widzicie, dopiero wstałam, jestem jeszcze roztrzepana. W ogóle nie wiem, o co chodzi, ale coś mi chyba ukąsiło. Wczoraj miałam takiego bąbelka, dzisiaj to jest takie czerwone. Nie wiem, jakiś pająk chyba jest z nami w sypialni. No, do czego zmierzam? Dzisiaj mamy taki trochę urodowy dzień, bo ja idę na brwi i na wąsik, bo powiem Wam, że przez tego vlogmasa i wszystko, co się dzieje dookoła, naprawdę czuję, że się trochę zaniedbałam. Co prawda udało mi się wczoraj zrobić paznokcie, zrobiłam i nogi, i dłonie. Także jestem zachwycona, bo już jak widzieliście na poprzednim vlogmasie, wyglądało to tragicznie. Te paznokcie mi odpadały, jeden kompletnie odpadł i było to już niebezpieczne. Więc mam zrobione czerwone, świąteczne. Naprawdę uwielbiam te uczucie, kiedy ma się zrobione paznokcie. Wyglądają one ładnie i można tą ręką tak o pokazywać i się nie wstydzić. Więc tak, dzisiaj ta laminacja, co ja gadam, mam brwi po prostu henną, wąsik, dodatkowo oczywiście Quevedo nie będzie gorszy, bo ma dzisiaj robione kopytka, więc taki urodowy dzień powiedzmy dzisiaj spędzimy. No i co? Już teraz życzę Wam miłego oglądania, a rozpoczniemy tym razem od kalendarzy. Dobra, słodkości, 14, proszę bardzo, szybko znaleziona, mamy mini Kinder. Jestem bardzo w ogóle ciekawa, jaka będzie 24 okienko, jest duże, pewnie jakiś Mikołaj. No i teraz Lind, 14, matko, dzisiaj jestem w formie. O, tego chyba jeszcze nie było. Tego chyba jeszcze nie mieliśmy, taka mini czekoladka. No teraz oczywiście kalendarz główny, 14, żeby nie było. Otwieramy. Niko, potwierdzasz? 14, tak. No nie mogę, znowu mamy Karen Day and Martin i uwaga, tu są moje ukochane gąbeczki. Mam tylko jedną, która już jest mocno, no wiecie, gdzieś tam mocno użyta, więc mam trzy nowe i z tego w ogóle się najbardziej cieszę teraz. Tu mam też Protection Plus, to jest taki środek na grudę, także też jak najbardziej się przyda. Co prawda jeszcze jedno całe opakowanie mam, ale zapas jak najbardziej dobrze, że jest. Także, ale z tych się najbardziej cieszę, bo one są no najlepszą po prostu gąbeczką do sprzętu. Jeżeli nie macie, to koniecznie spróbujcie, bo to jeszcze wniesie Wasze czyszczenie sprzętu na wyższy level, także polecanka. W ogóle dzisiaj się tak cieszę, bo spełniam swoje marzenie, jeżeli chodzi o perfekcyjną panią domu, którą nie jestem, ale mam nadzieję, że z tym spełnionym marzeniem zostanę, bo dzisiaj zamawiam Dysona odkurzacz i może w końcu odkurzanie nie będzie taką trudnością. Bardzo się cieszę, bo to jest taki mój prezent ode mnie, dla mnie, tak można powiedzieć, więc no, cieszę się na maksa, zaraz go zamawiam. Już niedługo do naszej rodzinki też dołączy Bobby, dlatego tak ważne jest, żeby mieć dobry odkurzacz, bo będą kłaczki. Kłaczki będą czy nie będą? Jeszcze jedna sprawa odnośnie paczek, które otrzymałam od Was na Kawaliadzie i kalendarzy adwentowych. Bardzo, ale to bardzo za nie dziękuję, ale dostałam ich 7, paczek w ogóle była masa. A wiecie, że jakby moje vlogmasy nie polegają na tym... Czekajcie, ktoś puka. Dobra, otworzyłam, pan listonosz, mamy takiego przysympatycznego starszego, jak mnie zobaczył w moim różowym outfitie, to było takie... Dobra stylówka. No, dokończając, mój segment, w którym otwieram kalendarze, jest bardzo dynamiczny, szybki. No i nie chciałam tego zmieniać, a nie wiem, to byłoby takie trochę niemiłe, gdybym otwierała jeden kalendarz od Was, a nie wszystkie te 7, które otrzymałam. Także po prostu te kalendarze otworzę we własnym zakresie i bardzo za nie dziękuję, jesteście przekochani. I teraz co? Teraz muszę ogarniać dalszą część swojego życia. No dobra, brwi zrobione, od razu człowiek wygląda zupełnie inaczej i one zawsze są takie mocne przez pierwsze 2-3 dni, a potem już jest lepiej, no i oczywiście z makijażem to też lepiej wygląda. Wąsa też mam już, pozbyłam się go po prostu. I w ogóle tak zauważyłam, że temat wąsika jest bardzo
dziwny, kontrowersyjny w cudzysłowie, bo jak często piszesz, robię wąsik, to ludzie tak reagują na zasadzie, jak to wąsik, ty masz wąsa. Tak, moje drogie, dużo pań ma wąsik, ja również, nie jest on jakoś super widoczny, ale jest, także go robię. No, dla mnie to takie ludzkie i normalne, ale tak zauważyłam, jak czasem właśnie pokazuję, szczególnie na Instagram Stories, że ludzie takie robią what? Więc no, teraz jadę do stajni, żeby zrobić kopyta, w sensie nie ja oczywiście będę robić, tylko mamy kowala i chciałabym jeszcze przed wylążować Quevedo, żeby po prostu miał mniej energii, bo on no, jest taki, wiecie, brojek troszeczkę. I w ogóle z wielkich wieści jest to, że Quevedo ma nowy wybieg, który też wam pokażę, ale o tym więcej już w samej stajni. Dobra, jedziemy. No i oto widzicie Quevisia na nowej kwaterce. Jest ona, co dla mnie najważniejsze, w miarę zielona i nie ma takiego błota. No to jest po prostu rewelacja. Bardzo prosiłam właściciela stajni, aby dał mu kwaterkę, gdzie nie ma tyle błota. O, proszę bardzo, świeżutka woda. Quevedi ze swoim balotem. Też właśnie prosiłam, żeby miał balot, żeby miał ciągle zajęcie i nie dziczał. O, skiety ci trochę spadły. Cześć! Cześć, kochany! Pokazujemy twoje nowe lokum. Kwaterka jest, no tak myślę, że 3 razy większa niż ta, co była. Quevis. Jest 3 razy większa, to znaczy, że trochę za duża, ale nie było opcji, żeby podzielić ją na mniejszą. Także no mamy taką. Dziecko, drogie. Ale uważam, że dla jego głowy teraz to jest naprawdę dobre, że ona jest taka większa. I słyszałam, że nawet nie, jakby nie odwala. Wiecie, pierwsze... Ej! Pierwsze co robi, to się chwilę cieszy. Czekajcie, bo on mi nie da spokoju. O! Pierwsze co jak wchodzi, to się cieszy, wiecie, coś tam sobie przebiegnie. Ale ja wolę nawet, żeby on sobie zrobił kółeczko galopu bezpiecznego na takim podłożu normalnym, a nie na tym błocie, bo on miał popęciny błota i wiecie, kręcił bączki tam. Więc to było bardziej niebezpieczne niż to, co teraz ma. Ma nowego tutaj ziomka, proszę bardzo. Tam jest siwy od Natalii, jakby z tej strony może mieć do niego dostęp. I co? Elegancko. O, jeszcze tutaj ma ziomeczkę jednego. Więc fajnie, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że jego głowa teraz też odpoczywa i wiecie, nie ma już sobie tyle frustracji. No bo naprawdę jest to fajna kwaterka. Mi się podoba. Mam nadzieję, że jemu również. No ja wiem, dziecko drogie. Za mamą trzeba. Dobra, ogólnie to najbardziej, jeżeli chodzi o jego kolegów, obawiam się siwego, bo siwy jest takim też dzikuskiem. Nie wiem teraz, jak wygląda jego sytuacja, ile ma ruchu, ale no, on jest najbardziej takim żwawym kolegą tutaj, Quevisia. Nie zaczepiacie się za bardzo z siwym? Jesteście grzeczni? No mam nadzieję, że jesteście grzeczni. Musicie uważać na nóżki, oboje. No ale patrzcie, od razu ma taki spokojniejszy wzrok, od razu ma uszka do przodu, nie jeży się. No ja się tak cieszę, powiem wam, że aż jestem nieco wzruszona, bo widzę, że no, on jest szczęśliwy. A dla mnie najważniejsze jest to, żeby on był szczęśliwy. I wiecie, może trochę ma za dużo miejsca, ale no z drugiej... O! Ty, a ja tu mówię, że to siwy ciebie zaczepia, a ja widzę, że ty nie lepszy. No, ale wolę nawet, żeby przegalopował sobie kółko tutaj, niż na tym błocie. Nie rób siwemu, no co ty? Nie popisuj się przed matką. Oni są w ogóle praktycznie w takim samym wieku. Chyba Quevedo jest rok starszy. Więc no, ziomeczki, nie? O. Dobrze, siwy, bądź mądrzejszy, odejdź. O, teraz będzie przekopywał. I w ogóle jednak dzisiaj kowala nie będzie, a będzie jutro. Myślał, że do mnie napisał. Ale nie, także no nic nie szkodzi, jakby jestem i tak codziennie na koniach, także spokojnie damy sobie radę. Ale teraz po prostu ogarnę wszystko przy nim, wezmę go na ląże, tak jak planowałam i tyle. W ogóle siwy taki malutki się wydaje przy Quevedo. Większość koni przy nim wygląda na malutkie. Malutkie. My już z Quevedo stępujemy i będziemy się lążować, proszę bardzo, pan przystojniak. I dlaczego się lążujemy nadal? Bo jeszcze 2 dni mamy bez wędzidła, bo miał dentystę, jak widzieliście. Także jeszcze 2 dni na lążingu. Ale jest zimno. Ostro. No więc sobie stępujemy. Nie wiem, czy uda mi się coś nagrać z ląży, bo Quevedo na ląży jest taki fiku-miku.
No i lepiej nie tracić kontroli, także zobaczymy. Może jak będzie wybitnie grzeczny i kochany, to coś nagram. Zobaczymy, po prostu zobaczymy. No, ale fajnie, jesteśmy sami na razie na hali. Ogólnie lążujemy się na hali, bo namiot jest wygładzany, jak to się mówi, wyrównywany traktorem. Przed chwilą właśnie hala też była, więc mamy idealne warunki. Jej! No powiem wam, że w kusie jest trudno nagrać, bo muszę pilnować, żeby nie chciał zmieniać stron. No i ogólnie, żeby było dobre tempo i tak dalej. Także potrzebuję obu rąk, ale tutaj pan Kływelis wstępujący. O, i jeszcze mam taki katar. Jak ja go kocham! Jak ja go kocham! Kłepciuś! Powiem wam, że teraz stwierdziłam, że naprawdę będziemy pracować na ląży całymi sobą. Mój taki główny cel to, żeby Kłewedo po pierwsze był grzeczny i nie zmieniał sam stron, co dzisiaj udało się perfekcyjnie, ani razu nie zmienił. A po drugie, chodź. Po drugie jest to, żeby na ląży miał bardzo żwawe tempo. Jak kłus, to nie taki tup, 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 tylko naprawdę wyciągał nogi. I na nagraniu, które u was, które nagram dla was, na pewno to nie wyglądało tak dobrze, no bo wtedy jakby skupiłam się na nagraniu, a nie na tym, żeby utrzymać to tempo. Ale potem już ostatnie zakłusowania były takie genialne, sam z siebie szedł po prostu pięknie, równo do przodu. Nie musiałam nic go poganiać, nie musiałam smokać, więc udało się. Misja zakończona dzisiaj sukcesem, zobaczymy jak jutro. Ale fajnie, bo moim zdaniem to, co się wypracuje z ziemi, z koniem, potem ma przeogromne znaczenie, jak się będzie pracować z tym koniem w siodle. Także jak u nas problemem jest to, żeby mieć dobre tempo, szczególnie na małych pomieszczeniach jak nasza hala, no to musimy trenować z ziemi, aby to dobre tempo było. Więc dzisiaj się udało, no i zobaczymy, co przyszłość pokaże, ale jestem z niego bardzo dumna. I potem jeszcze robiliśmy, to chłopiec, zwroty na zadzie i na przodzie, czyli takie nasze ćwiczenia z ziemi, które wcześniej robiliśmy. Matko, gdzie ty tędy? I też super wychodziły i na prawo, i na lewo, gdzie na prawo zazwyczaj średnio wychodziły. Więc takimi małymi kroczkami, ja po prostu widzę, jak Kłewedo jest szczęśliwy, że wrócił na większy wybieg, że ma tam trawkę, balot, wszystko gra i od razu jego głowa jest taka stabilniejsza, nie jest taki, wiecie, zły, taki czasami też oczywiście jeszcze, ale no ta złość mocno minęła. Na pewno też pomogło to, że ma teraz taki suplement stress control, więc jakby wspomagamy, tam jest ashwagandha i tak dalej. Więc to też mu pomaga na pewno, ale głównie myślę, że ten wybieg po prostu większy i od razu ta głowa tak ochłonęła. A teraz brakuje mi oddechu, no bo jednak przy tych ćwiczeniach, gdzie pilnować trzeba tempa, to jest też nie takie, wiecie, łatwe dla mnie. To też muszę ja się skupić i wiedzieć, kiedy dać jakiś sygnał. Także oboje mieliśmy udany trening. Nie, Bunio? Dzień dobry. Jestem Bunio. Jestem najzłodszym koniem świata. Potwierdza. Ale ja jestem Asior, jednak wam nie nagrałam nic z ląży poza stępem, bo kłusa nagrałam w poklatkowym. Ja pierdzielę, błędy nowicjusza, także no po prostu muszę kogoś zabrać, żeby nagrał nas na ląży, jak pracujemy, bo ja nie umiem nagrywać, jak lążuję. Nie umiem. Kilkakrotnie próbowałam, nigdy to nie wychodziło, a tutaj macham na was bacikiem. Nie, Kłewcio, musimy kogoś zatrudnić, żeby nasze ląże nagrywał. Puściłam go, bo stwierdziłam, że będzie chciał już stać tylko przy wyjściu. Ale nie, dzidzia moja idzie oczywiście w odwiedziny, a ja sprzątam kupę. O! Siema, idziesz do mnie? To musisz mi zawsze we wszystkim pomóc, nie? O, bo... Musimy razem zbierać kupę. Wszystko musimy razem, nie? My jesteśmy best buddies forever. Czasem się wkurzamy na siebie, ale przede wszystkim bardzo się kochamy. Dzięki za pomoc. No nie, no Kłewiś. Ja właśnie dlatego ciebie odpięłam, żebyś mi nie przeszkadzał, jak sprzątam kupę. A puściłam go, bo wiem, że się w sumie całkiem zmęczył, więc nie powinien dziczeć. Nie. Tylko z tempikiem za mamą. A ja niosę kupki. Z Kłewciem poszliśmy sobie jeszcze pochodzić po kałużach. Takie, mam nadzieję, że moje buty w ogóle wytrzymają. One są wodoodporne, ale wczoraj nadepnął mi na nie
Kłewcio i trochę podeszła, odeszła. Idziemy w kałuże? Chodź, idziemy w kałuże. Trenujemy. Tak, super koń. Nie no, ale to wciąga. Idziemy trochę w kałuże? Masz ochotę się trochę przejść? Czy za bardzo się zatapiasz? No, zrobimy kilka kroczków. Super! Pięknie, mój koniku. Ale ekstra. Super kałuża. Super kałuża. Bardzo jesteś dzielny. Dobra, wracamy. Tam mamy świąteczne jakieś jarmarki, więc się patrzy, bo muzyczka też leci. Ale masz wszystko, a jaką grzywę masz piękną. Wracamy. Chodź. I w ogóle stwierdziłam, że jednak to zdejmę, bo chcę mu otworzyć to okienko, bo jak już nie jest taki sfrustrowany, to chcę, żeby miał, wiecie, otwarte drzwi na świat. Także zdejmuję i zobaczymy, jak będzie znowu zaczepiał tak koni i ludzi, no to będę musiała zamknąć, ale póki co zdejmujemy. Kłewa do dzisiaj dostanie taki wypasiony meszyk, jest pietruszka, są marcheweczki, także idę mu zaraz zanieść. Ale mam nadzieję, że się bardzo ucieszy. On się na pewno ucieszy, on kocha meszyk, a z takimi dodatkami to tym bardziej. No dobra, żegnam się z wami. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Prawdopodobnie widzimy się teraz w sobotę w kolejnym vlogmasie łączonym. Jutro mamy wieczorem Wigilię Silver, także chcę nagrać materiał z tego wydarzenia i stawić wam w sobotę, więc będzie to też taki łączony znowu vlogmas, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, także trzymajcie się ciepło. Buziaki, pa pa!